Witam serdecznie, moi drodzy. Wczoraj został wstrzymany kolejny odcinek Warto Rozmawiać. Jan Pospieszalski na 5 minut przed wejściem na wizję dowiedział się, że program nie będzie transmitowany na żywo, że zostanie nagrany i wyemitowany w innym czasie. Już wczoraj można było się domyślać, że chodzi o program sprzed tygodnia, gdzie Jan Pospieszalski zaprosił ekspertów zaprosił, lekarzy, którzy też pracują na oddziałach covidowych, prawnika, którzy skrytykowali obecną politykę rządu, krytykując noszenie maseczek jako bezzasadne, lockdown jako bezzasadny, który nie ma potwierdzenia w nauce. Występował też tam były inspektor sanitarny, wirusolog. I dzisiaj czytamy, wczoraj był zdjęty program, a dzisiaj czytamy: Komisja Etyki TVP orzekła, że w programie Warto Rozmawiać z 12 kwietnia naruszono zasady etyki dziennikarskiej obowiązującej w telewizji polskiej. Jakie? Jakie zasady? Zasada jest jedna, moim zdaniem, o to chodzi. Pani Joanna Lichocka, świeżo po emisji z tamtego tygodnia, napisała na swoim Twitterze, czy to Facebooku: zwrócę się do pana Jacka Kurskiego o wyjaśnienie, jak to możliwe, że w TVP nadawany jest program atakujący walkę z epidemią, podważający politykę rządu. W tej sprawie to kolejny raz, kiedy coś takiego dzieje się w TVP. Niedopuszczalne przekroczenie granic. Rozumiecie? Dziennikarz skrytykował oficjalną linię partii. Nie można. Nawet się z tym dziady nie kryją, że nie można w TVP, jak dziennikarzowi, skrytykować oficjalnej linii partii. Pani poseł Joanna Lichocka, którą tutaj cytowałem, sama była dziennikarką, była bardzo umęczona kilka lat temu, jak to Platforma ją wyrzuciła i ją wzięli do PiS-u na posłankę i teraz ona papsko donosi na Jana Pospieszalskiego do Rady Mediów Narodowych, że trzeba koniecznie zatrzymać, bo niezgodne z linią partii. Tego jest już za wiele. Apeluję do wszystkich moich znajomych, którzy głosowali na tą partię z dobrych pobudek, już dosyć, już skończcie popierać tą partię. To jest niedopuszczalne, co się dzieje. Z PiS-u zrobiła się druga Platforma. To, co nie lubiliśmy w Platformie, tym stało się PiS. A wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości, znajomych moich, wielu jest przecież w samorządach uczciwych ludzi, którzy chcą zrobić coś dobrego dla Polski. Rzućcie te legitymacje partyjne. Wyrzućcie je do kosza. Dosyć tego Zgromadzenia Narodowe, przepraszam, poniosło już mnie. Zgromadzenia publiczne są od roku zakazane. Nie możemy protestować, mówić, że nam się nie podoba, bo łazi za nami policja i rozgania. Dosyć tego. Przypominam jeszcze, jak PiS obejmowało władzę, była mała ustawa medialna, która tam wyrzuciła kogo trzeba. I miały powstać media narodowe, które nie powstały nigdy, a pan Jacek Kurski miał być tymczasowym prezesem TVP. I co? I nic. I jajco. To już jest przegięcie pały. Po piątce dla zwierząt. Po tych wszystkich obostrzeniach, po zakazie, po cenzurze w telewizji, wyleciał już Wojciech Cejrowski, wyleciał Rafał Ziemkiewicz, Łukasz Warzecha, teraz wyleci Jan Pospieszalski. Jedyny program, który oglądałem w TVP, to było właśnie Warto Rozmawiać i właśnie straciliście ostatniego widza, a jedyne, co mam, to na Facebooku polubiony profil TVP Info. To jest moim zdaniem jedna wielka, olbrzymia propaganda aż do pożygu. Przestańcie to oglądać, wyłączcie telewizor najlepiej, bo nie da się tego słuchać. Błagam, zróbmy coś już z tym, bo to już jest przegięcie pały.
oni są kimś innym niż mówili. Wyrzućmy ten rząd do śmietnika.